Cześć, nazywam się Alicja Szulewa i w dzisiejszym odcinku przygotowałam coś dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Papierowy X-Wing. Prostokątną kartkę rysunkową składamy po przekątnej. Odcinamy wystający prostokąt. Całość rozkładamy i ponownie składamy po przekątnej, tyle że z drugiej strony. Rozkładamy, odwracamy na drugą stronę i składamy na pół w poziomie. I po rozłożeniu również w pionie. Całość rozkładamy. I w wyniku otrzymanych złożeń możemy złożyć kartkę w taki sposób. Układamy ją tak, by część otwarta znajdowała się w górnej części. Składamy prawy bok, kierując go do środkowej linii zagięcia. Tak samo robimy z lewym bokiem. Kartkę odwracamy na drugą stronę i wykonujemy takie same czynności, co poprzednio. Teraz rozkładamy obie części. Chwytamy za prawy element, wkładamy do środka palce i go rozpłaszczamy. Odchylamy na bok, następnie bierzemy lewy fragment, ponownie wkładamy do środka palce i rozpłaszczamy. Prawy element kierujemy ku stronie lewej. Odwracamy całość na drugą stronę i tutaj musimy wykonać takie same czynności. Teraz prawą część odwracamy ku stronie lewej i po odwróceniu drugą stronę znowu prawa część ku stronie lewej. Odwracamy całą konstrukcję dokładnie tak. Dolną część kierujemy do środkowej linii zagięcia. Prawą i lewą. Odwracamy na drugą stronę i wykonujemy takie same czynności. Dokładnie takie same czynności musimy wykonać po bokach. Wkładamy więc palce do środka i odwracamy. I ponownie działamy. Całą figurę składamy na pół. Odginamy i teraz otwieramy i w wyniku utworzonych zagięć składamy. Trójkąt, który znajduje się tutaj, musimy skierować ku dołowi. Odwracamy drugą stronę i robimy to samo. Dokładnie to samo robimy po bokach. W tym celu wkładamy palce tutaj i przekręcamy. Odchylamy ponownie trójkąt, dolny element, składamy do boku. Z prawej strony i z lewej strony. Odwracamy na drugą stronę. Znowu trójkąt kierujemy ku górze i składamy prawą część i część lewą. Odginamy z powrotem z tej strony i po odwróceniu również z tej. Teraz chwytamy za prawą część i
skierujemy ją ku części lewej. W wyniku utworzonych zagięć możemy złożyć kartkę, chwytając za ten fragment i kierując ku prawej stronie. Teraz chwytamy za lewy element, kierujemy go ku części prawej i robimy tak samo. Chwytamy i składamy, odginając na stronę lewą. Odwracamy na drugą stronę i ponownie chwytamy za prawą część, kierujemy ku stronie lewej, trzymamy za ten fragment i go składamy, odginając na prawą stronę. Teraz musimy zrobić to samo z lewej strony. Kierujemy tę część ku prawej stronie, chwytamy, składamy i odginamy na stronę lewą. Wyrównujemy zagięcia. Układamy sobie całą konstrukcję tak. Następnie chwytamy za widoczny tu wierzchołek i kierujemy go do środka. Wyrównujemy przy tym zagięcia. Ten fragment również musimy złożyć. Robimy to bardzo ostrożnie. Następnie chwytamy za ten wierzchołek i robimy to samo. Składamy go do środkowej linii zagięcia. Ten element również bardzo ostrożnie składamy. Odwracamy wszystko na drugą stronę i robimy to samo, co wcześniej. Teraz musimy wykonać to samo po bokach. Ponownie wkładamy palce w części boczne i odginamy. X-Wing jest już prawie gotowy. Ponownie składamy kartkę, odchylając tę część i tę, a następnie te elementy składamy do środka. Z prawej strony i ze strony lewej. Teraz odginamy delikatnie wierzchołki, kierujemy je ku części prawej i zginamy. I tak robimy na każdym wierzchołku. X-Wing jest już gotowy. Znacie już dokładną instrukcję, dlatego możecie wykonać swoje własne X-Wingi. Powodzenia!